Czemu pan taką awanturę przed tym nagraniem zrobił? Dlaczego pan kilka lat temu tak o mnie mówił, nie znając mnie, nie znając faktów? Ryszard Z. dostał karę dożywotniego więzienia za skonstruowanie ładunku wybuchowego i podłożenie go pod samochód jednego z właścicieli baru w ośrodku czasowym w Borównie. W wyniku tego działania 17-letnia córka właściciela auta, Marlena Fijał, zginęła na miejscu. Ryszard Z. od 15 lat przebywa w więzieniu w Lublinie. Trafił tutaj po zeznaniach świadka Mirosława E., który zlecił mu skonstruowanie bomby i wskazał na Ryszarda jako osobę, która bombę podłożyła. Michał Fajbusiewicz relacjonował tę sprawę w swoim magazynie kryminalnym 997 i dzisiaj po raz pierwszy stanie oko w oko z człowiekiem, którego znał jedynie z relacji policji i świadków. Jak przebiegnie ta konfrontacja? Wie pan, ja mówiłem o tym, co ustalił sąd i prokuratura, przecież ja... A co sąd ustalił? Co sąd ustalił? No pan wie najlepiej, ile pan lat siedzi? 15. No to co sąd ustalił? No właśnie, co sąd ustalił? Co ma wspólnego z fakty ustalone przez sąd z wyrokiem wydanym na mnie? To wszystko to jest fabrykowane. Ale to jest patologia wszystko, nie, pan nie rozumie, ten wymiar sprawiedliwości, to nie chodzi o to, żeby sprawcę skazać, to trzeba go skazać. Czyli pan jest niewinny w tej sprawie? Powiem to inaczej. Ja nie zrobiłem tego, za co sąd mnie skazał. Nie jestem święty. Ja czyli nie przyznaję się. Czyli pan się nie odcinał od tej sprawy, tak? Czyli miał pan jakiś związek z tą sprawą? Sąd stwierdził, że podłożyłem ładunek wybuchowy. Z ręką na sercu mówię, że nie podłożyłem ładunku wybuchowego. Sąd, ale wyprodukował pan ten ładunek? Sąd stwierdził, że ja brałem jakieś zlecenie, nie miałem. Ja tego człowieka w życiu nie widziałem. Sprawdzali wszystkie billingi. Nawet sprawdzali... No nie musiał pan, bo nie miał pan interesu, żeby się z nim spotykać. Ale świadek zeznał, że ja się z nim spotykałem. No ale wiedział pan o istnieniu takiego faceta, nie spotkał nie, go pan? Nie. No co, nie. Pan nie wiedział, dla kogo pan robi to? Ja panu mówię jeszcze raz, ja tego nie zrobiłem. No ale przecież są świadkowie, że pan był dzień przed tym zdarzeniem tragicznym, pan był w Skaryszewach. Byłem. No to co, ja przypadek? Wcale tak samo jak są świadkowie, że ja jeszcze przed tym zdarzeniem wyjechałem z tego. No ale to jest przypadek, to w jakiej sprawie pan mógł napić się wódki w tym Skaryszewie? W tej knajpie u tego MS-a? Byłem, ale na pewno nie podłożyć ładunek wybuchowy. Według Ryszarda Z. osobą, która podłożyła bombę, był Mirosław E., który zlecił mu jej zrobienie. To on kontaktował się ze zleceniodawcą i to on, zdaniem Ryszarda Z., bombę podłożył. Sąd nie rozstrzygnął, który z nich to zrobił. Obaj odpowiadają za jej podłożenie. Wie pan, ja tego nie neguję, bo to jest dobra linia obrony. Tak wchodząc w pańską skórę, też bym się tak bronił, chociaż nie za bardzo mi się chce wierzyć, żeby laik, czyli pan taki jak ja, albo koledzy, którzy tutaj są, mogli skonstruowaną bombę założyć pod samochód. Pan nie rozumie pewnej rzeczy. Pan poprosił, przypuśćmy, ze mną rozmowę. 15 lat siedzę. Mojej sytuacji się nie da zmienić. Jaka moja linia obrony? Jaka linia? Co pan myśli, że chce coś zmienić? Ja mówię o linii obrony tej, kiedy była sprawa w sądzie, nie w tej chwili. No. Ale to nie ma sensu w ogóle, to nie dotyczy... Nie, no wszystko ma sens, bo ja bym chciał pana zapytać na przykład, skąd się wzięła pańska zdolność do konstruowania takich ładunków? Bo na pewno jestem mądrzejszy od tego idioty z m***a. On to jest bydle, które potrafi tylko ładunek wybuchowy podłożyć i na kogoś zwalić. Niech pan popatrzy, jak on przejmował różne nieruchomości w Gdańsku. Niech pan znajdzie w aktach, tam są... No to ja wiem, to był bandyta, który wymuszał, tak. Niech pan nawet zobaczy. Tą knajpę, którą miał, tak. W której pan był, to wymusił siłą, bo właścicielka poprzednia podpisała mu... Tak, i dla sądu to jest wielka prawda objawiona, bo to świadek, to jest bandzior normalny i on za chwilę wyjdzie. Ile pan ładunków w życiu zrobił? Nie pamiętam. To już tyle lat minęło. Nie będę panu przypominał, bo pan się i tak wszystkiego wyprze. To zawsze pan w ciemno produkował?
Znaczy, robił pan, a ma pan mnie bombkę za... i nie wiedział pan w jakiej sprawie? Co, Wielkanoc czy Sylwester? No przecież pan wiedział, że w jakiejś sprawie ta bomba jest, tak? Czy ten ładunek? Że komuś trzeba pióra wyrwać i wysadzić w powietrze, tak? Nie zawsze się to udawało. Jeżeli pan tyle lat w tym dziennikarstwie pracuje, to pan doskonale zdaje sobie sprawę, że w tamtych czasach można było kupić tak jak na straganie, czy pistolet, czy bombę, jak pan tu mówi, ładunek wybuchowy. Jak na straganie to można kupić było. I ten, co sprzedawał pistolet komuś, czy on wiedział, zastanawiał się, czy ktoś będzie nim bronił się, czy ktoś będzie nim mordował, to on ma za to odpowiadać, co ktoś zrobił. Dlaczego w innych sprawach, w innych rozprawach jest podzielona rola? Ten wykonał, przypuśćmy, ten, co zrobił, ten rozdział jakiś. Ja się poczuwam do winy, której brałem udział, ale nie do takiej, jaką mi przypisujecie. Jak nie jest pan bandytą, to kim pan jest? Jeszcze przed tymi 15 laty, kiedy pan tu trafił, to kim pan był, proszę powiedzieć, w takim razie? Normalnym człowiekiem. No, normalnym co pan robił? Z czego pan żył? Miałem dwa lokale gastronomiczne. Przyszli bandyci, spalili mi. W Lublinie? Nie, tam byłem w Lubelskiej na pewno. Później byłem za granicą w większości. I co pan robił za granicą? Na budowach się robiło. Mój brat jest budowlańcem. Pracowałem za granicą. Rodzeństwa ma pan dużo? Mam dwóch braci. Rodzice żyją? Mama żyje, ojciec nie żyje. Mama pana odwiedza? Nie, jest bardzo chora i starszą panią, więc nie może przyjechać. Póki miała zdrowie, przyjeżdżała, a teraz już... Wybaczyła panu? A dlaczego miała mi co wybaczyć? Pytam. Ona mnie wychowała, zna mnie, czy ja mogłem takie coś zrobić. Nawet nie musiała mnie pytać, czy ja to zrobiłem. No, on mnie zna, że ja takiego rzeczy nie zrobiłem. No dobrze, ale któryś z pana znajomych mówił mi, że pan produkował te ładunki jak kucharz pizzę. To jest prawda? Ale nie rozumiem tego pytania. Co no to nie, ma no pizzę się robi seryjnie, wie pan. No, pizzę można zrobić 10, 15, 20 dziennie na przykład i tak dalej. No. W sądzie pan tłumaczył, że pan miał z bandytami długi i dlatego pan musiał się rozliczyć tymi ładunkami, tak? Tak? Nie wiem, czy to jest legenda, czy to prawda. Tak. Bo wziął pan pieniądze na zakup... No niech pan opowie, no ja mam za pana mówić, no. Ja żadnych pieniędzy nie wziąłem. No to skąd pan miał te długi? Czy zobowiązania? Zostałem wmanewrowany pod nieruchomość. Pożyczyłem pieniądze. Po nieruchomość. Wartą kilkanaście razy tyle, co mi pożyczyli, później przyjęli. Ja miałem taki wybór. Trójkę małych dzieci. I nie mam co do garka włożyć dzieciom. To ja nie pytam, nie będę się pytał, kto jest kto. Ile dzieci teraz lat mają? Dzieci nie utrzymują ze mną znajomości. Ale pytam, ile mają lat? Dorosłe osoby, nie chcę im mieszać. One... No ale nie utrzymują z panem kontaktu, nie. Dlaczego? Wyparły się ojca? Areszt śledczy w Lublinie. To tutaj karę dożywotniego pozbawienia wolności odbywa Ryszard Z., skazany za skonstruowanie i podłożenie ładunku wybuchowego pod samochód jednego z właścicieli baru w ośrodku czasowym w Borównie. W wyniku tego działania zginęła córka właściciela auta, 17-letnia Marlena Fijał. Ryszard Z. przyznaje się tylko do zrobienia bomby. Twierdzi, że nie wie, dla kogo ją robił.
mówi, że ładunek odebrał od niego Mirosław E. i to on bombę podłożył, ponieważ sam Ryszard Z. wyjaśnił mu, jak to bezpiecznie zrobić. Gdyby pana nie było w tej sprawie, o której mówimy, w tym dramacie, to do niego by nie doszło. Być może. No przecież gdyby pan nie wyprodukował tej bomby, to ten samochód nie leciałby w powietrze. Pan ją wiezie tam do tych Skaryszew i oddaje temu MS-owi, tak? Jeżeli pan poczyta, w tych sobie aktach przejrzy, jak ja to zawiozłem jemu. Zrobiłem wielką awanturę, żeby jak najszybciej mi zawiózł na dworzec. Bo ja nie chciałem, może pan powiedzieć, że zrobiłem tak jak Piłat. Umyłem ręce. Można to przyrównać w ten sposób. Nie chciałem wiedzieć, co on z tym zrobił. Dobrze, no wtedy pan nie chciał wiedzieć. Ale nie chciałem wiedzieć. Dzisiaj i po 15 latach pan wie, co się stało. Wiem. Co, nie poczuwa się pan do tego, że gdyby nie pan, to by się ten dramat nie rozegrał? Każdy powinien odpowiadać za to, co zrobił. Za to, co zrobił. I pan uważa, że za to zrobienie tej bomby, która zamordowała niewinną dziewczynę, to pan nie powinien odpowiadać? Ja panu tłumaczę jeszcze raz. Ja nie byłem żadnym wykonawcą jakiegoś zlecenia. Czy pan tego nie rozumie? Nie. Ja się poczuwam do odpowiedzialności, przypuśćmy, ja mówię, to jest wielka tragedia, się stała dla tej rodziny. Ja ich rozumiem, ja to czuję, tą boleść. Ten jest winny, kto to zrobił. Nie to. To jest takie coś, że pan chce karać miecz, nie karząc ręki, która to zrobiła. Ja nie wchodzę w rolę sędziego czy prokuratora, ale nie chce mi się wierzyć, że twórca bomby, czy tam bombki, nazwijmy to, bo to nie był duży obiekt techniczny, że daje jakiemuś laikowi, temu facetowi, którego się pan teraz wypiera, że to nie pański kumpel, że on poszedł i zamontował, a nie pan, który jest specjalistą. Proste tłumaczenie, jeżeli ja to zrobiłem, proste tłumaczenie na logikę, niech pan to spróbuje obalić. Jeżeli ja to zrobiłem, w jakim celu, bo tam on te w aktach, to są te rysunki, to on rysował. Co ja mu tłumaczyłem, jak to wszystko jest zrobione, po co ja mu to tłumaczyłem? Jaki cel jest tego? On wszystko narysował, jak to wszystko działa, jak to było podłączone, te kostki, jak to podłączone, zapalnik podłączony jest, wszystko. Wiedział to ode mnie, kiedy ja mu to wszystko pokazałem, bo on to podkładał. A niech pan mi wytłumaczy, jak to działa. Skoro pan jemu tłumaczył, niech pan nie wytłumaczy. Jak to miało działać, tak. To działa w ten sposób, że wystarczy tylko podłożyć i wyjąć zawleczkę, uzbroić. I tylko tyle. I tylko ten debil to mógł zrobić. Tylko tyle. Ale jak wyjąć? Przecież nikt nie wyjmował zawleczki w tym momencie, jak ta dziewczyna wsiadała do samochodu i odpalała. Bo to działało na ruch. Na ruch to znaczy, że co? Na ruch działało. Że ktoś co, poruszy samochodem i wtedy już... Tak, na ruch działało. Czyli tam między blaszki na przykład, tak, było coś włożone, że jak się poruszy, to wyleci. Była zawleczka zabezpieczająca, którą po podłożeniu uzbraja ładunek. Tam tylko... Czyli jak się trząs samochód po zapaleniu, to już ta zawleczka, czy ta zapałka, czy tam coś, co było włożone między blaszki, wylatywała? Nie. A pan tłumaczy, jak on podkładał, to musiał... Trzeba uzbroić ten ładunek. Jakby nie było tej zawleczki, tak samo jak i w granacie pan zawleczki. Jeżeli pan zawleczki nie wyjmie w granacie, to nie wybuchnie, prawda? I ten ładunek był chowy z zawleczką. Jeżeli on podłożył ten ładunek i wyjął zawleczkę zabezpieczającą, to uzbroił ładunek. I było, już nie było odwrotu od tego. Wrócę do Marleny i do Fiałów. Pan kiedykolwiek do nich napisał jakiś list? Nie. Przeprosił? Nie. Pisałem do siostry zakonnej takiej, żeby mnie z nimi skontaktowała. Pisałem do siostry zakonnej, bo nie chciałem, bo wiem, jakie oni mają do mnie nastawienie. Chciałem przez osobę duchowną, chciałem wszystko z nimi skontaktować. Podjąłem taką próbę. Ale ma pan teraz szansę, stoją tutaj dwie kamery. No i co ja mogę? Ja mogę z nimi, tak, że jeżeli chcą ze mną porozmawiać,
mogą w każdej chwili na widzenie się mogą, ja, jeżeli dyrektor zezwoli, ja się mogę z nimi spotkać. No nie, ja nie jestem winny śmierci dziewczyny. To jak to nie jest? Nie jestem winny, bo nie. Ja tego nie chciałem. Ja nie chciałem tej dziewczyny zabić. Nigdy, no, nigdy. Tej dziewczyny to nikt nie chciał zabić, pan dobrze o tym wie, bo ona zginęła przez przypadek, tak? Ani nikogo nie chciał. To pan dobrze wie o tym. To ja panu tłumaczę. Miał zginąć ojciec, no to pan wie. Ja nie twierdzę, że pan wiedział, kto ma zginąć, chociaż nie bardzo w to wierzę. Ale jakby pan tej pigułki nie przygotował, to by ta dziewczyna żyła, nie? Ja panu tłumaczę, co jest jedno z drugiego wspólnego? Skąd, ile jest... No jak coś wspólnego? No, jeśli ktoś, pański znajomy z Wybrzeża, prosi pana, żeby pan przygotował ładunek, bo trzeba kogoś wysłać do nieba. A może ten pana znajomy z Wybrzeża powiedział, że trzeba kogoś nastraszyć i nikogo nie trzeba zabrać? Nie wziął pan tego pod uwagę? Może ja nigdy nie wiedziałem nawet o tym, nigdy nie powiedział, że trzeba kogoś tylko przestraszyć? Zginęła 17-letnia piękna dziewczyna. Ja się z tym zgadzam. To była tragedia niesamowita. Ja tego nie zaprzeczam. Nie zaprzeczam. To ale jest, jakby to pan jest tej bombki nie zrobił, potworność. To ona by żyła. To tak? Jest potworność. Ja się z tym nie zaprzeczam. To jest potworny czyn. To jest potworność. Ja nie zaprzeczam tego. To jest okropna potworność. To jest ból dla rodziny. To jest potworność. Ja się z tym zgadzam. Ja się z tym zgadzam. Nie zaprzeczam tego. Ale ja jeszcze raz tłumaczę. Nigdy nie miałem z tym wspólnego, że ktoś mi zlecił podłożenie jakiegoś ładunku wybuchowego pod kogoś. Jeżeli będą oglądali rodzice tej dziewczyny, która zginęła, ja i czuję ich boleść. Jeżeli zechcą się ze mną spotkać, nie odmówię. Chociaż zdaję sobie sprawę, że dla mnie przykre będzie spotkanie. Bardzo ja wiem, ale jeżeli ich ból choć trochę złagodnieje, to nie złagodnieje, nigdy nie złagodnieje. Jeżeli by poczuli satysfakcję, ja stanę przed nimi. I nie będę się tłumaczył. Wysłucham to, co oni mogą mnie wyzywać, mogą, ja jestem gotów na to. Ja czuję ten ból tych rodziców. Ja też mam troje dzieci. Pomimo, że ze mną nie otrzymuje, ja wiem, co to jest miłość rodzicielska. Tam w tym miejscu, gdzie wyleciał ten samochód, gdzie zginęła ta dziewczyna, jest taka płyta jak nagrobna w tym miejscu. Tam, gdzie był fotel samochodu. No. I to jest pamiątka, w cudzysłowie oczywiście mówię, po panu generalnie, bo gdyby nie pan, nie było tego dramatu. Ja nie mówię o zleceniodawcy w tej chwili, czy pośredniku, bo oni mogli znaleźć kogoś innego, czy inny sposób, ale pan trafił i się pan zgodził. No. Nie, każdy powinien odpowiadać za to, co zrobił. Za to, co zrobił. I pan uważa, że za to zrobienie tej bomby, która zamordowała niewinną dziewczynę, to pan nie powinien odpowiadać? Ja panu tłumaczę jeszcze raz. Ja nie byłem żadnym wykonawcą jakiegoś zlecenia. Czy pan tego nie rozumie? Czy pan nie poczuwa się do tego, że jest pan początkiem tego łańcuszka, który doprowadził do tej potwornej zbrodni? Ja panu po raz kolejny odpowiem. Stała się straszna tragedia, straszna zbrodnia, ale nie ja to uczyniłem. Tak jak sąd i pośrednio dziennikarze będą jeszcze mieli na sumieniu więcej, bo ta kanalia, on za chwilę wyjdzie i on skrzywdzi jeszcze inne osoby. Ja panu tylko tyle mogę powiedzieć. Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z 23 września 2003 roku skazał Romana S., Ryszarda Z. i Mirosława E. na kary dożywotniego pozbawienia wolności. 4 lutego 2006 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok w stosunku do Romana S. i Ryszarda Z.
zmniejszył jednocześnie do 25 lat wyrok dla Mirosława E. za pomoc w ujęciu sprawców. Po ilu latach pan może wyjść? Ale po co ja wyjdę? Pan mi powie, po co ja wyjdę? No dobrze, że pan mi powie. No żeby pogadać w innych warunkach, nie za kratą. No i co? Pod jak mostem... pan wyjdzie, to możemy sobie usiąść w knajpie i porozmawiać, tak? Na przykład. I co ja zrobię po wyjściu? Pan mi powie, co ja zrobię po wyjściu? No właśnie, miałem pana o to zapytać. Dla mnie tylko, wie co? Pan co, jeżeli pan chce wyjdzieć, to dla mnie tak w tej zielonej mili jest. Przecież pan jest jeszcze... Zdrowy facet. No i co z tego? No przypuśćmy, ja mam teraz 50. Jeżeli dokładnie by tak robić, jakby tam wyjść, to bym miał ponad 60, przypuśćmy. No i co ja w 60 lat i co ja wyjdę? Będę zaczynał, tak? Pod most pójdę, do przytułka pójdę. No ale tu pan przez te 15 lat niczego się nie nauczył, ale, pan się no, nie ale, zmienił. Ale, no pytam, no. Ale co to mi da? Co to mi da? No jak co? No przecież życie można od początku zacząć, nie? Nie można zacząć w wieku 60 lat? Ryszard Z. może wyjść z więzienia po 30 latach. Będzie miał wówczas ponad 60 lat. Czy wystarczy mu siły i determinacji, by rozpocząć życie na nowo?